Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj naszym gościem jest Oksana Citak, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1. Tak, pani dyrektor, witam serdecznie. Zespół Szkół nr 1, ale to już chyba nie będzie zespół. Tak, no bo to reforma jednak tutaj wpłynie nawet i na nazwę, prawda? Tak. Będą zmiany, nie będzie gimnazjum. Tak, to znaczy nazwa będzie od 1 września. Pierwsze liceum ogólnokształcące z włączonymi, wygaszanymi oddziałami publicznego gimnazjum nr 12. I to będzie na pieczątce, pani dyrektor, nie wierzę. Aż na pieczątce, na pewno będą włączone oddziały klas drugich i trzecich publicznego gimnazjum nr 12 do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Bo gimnazjum będzie po prostu wygaszane. Szkoda trochę tego gimnazjum, prawda? Bo państwo taką tworzyli, taką aglomerację szkolną. Od pierwszej klasy gimnazjum, potem aż do matury, miała pani pieczę nad uczniami i to z dobrymi wynikami wszystko szło. Oczywiście, bo im dłużej uczeń jest w szkole, tym większy jest proces oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego. Dlatego też, kiedy mieliśmy własnych uczniów po gimnazjum w liceum, to siła tego oddziaływania była większa i efekty naturalne później były też lepsze. Na pewno szkoda, że gimnazjum nie będzie, ponieważ myśmy stworzyli właściwie gimnazjum dwujęzyczne w całości. Jedyne w Wałbrzychu. Tak, i aglomeracji wałbrzyskiej. Mhm. Kształciliśmy dwujęzycznie w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Tworzyliśmy swoistego rodzaju dobro, zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. Zadowoleni byli uczniowie i rodzice, więc na pewno szkoda, że tego gimnazjum nie będzie. No cóż, no ale reforma wchodzi, nie ma na to rady. Pani dyrektor, ale tak, teraz trwają matury. Ilu abiturientów w tej chwili jest w szkole? W tej chwili u nas przystąpiło do matury 103 abiturientów. Właściwie wachlarz wyboru przedmiotów rozszerzonych, który najczęściej, bym powiedziała, uczniowie wybierali, to są nauki przyrodnicze, biologia, chemia, również ścisłe matematyka. No tak, to takie pocieszające, bo takie zapotrzebowanie jest większe właśnie na takie specjalizacje. No ja, pani Basiu, uważam, że kształcenie właściwie w przedmiotach przyrodniczych i przedmiotach ścisłych, które obiegowo są uważane za te, które dają potencjalnie rozwój i właściwie postęp cywilizacyjny, jest niemożliwe, kiedy nie ma pełnej humanistycznej kultury. No, i dlatego oczywiście. Przedmioty humanistyczne, literatura, języki, psychologia, historia, wiedza o społeczeństwie, to są te przedmioty, które gwarantują właściwie, można powiedzieć, wiedzę ogólną, szeroką i na dodatek kształcenie w przedmiotach właściwie ścisłych i przyrodniczych może w ten czas przynosić lepsze efekty w tym rozwoju i postępie cywilizacyjnym, bo kiedy człowiek się zablokuje na wrażliwość estetyczną, kulturową, to praktycznie czy można mówić o rozwoju? Jasne, byłoby zdecydowanie trudniej. Pani dyrektor, jaki odsetek maturzystów z pierwszego LO dostaje się na studia? Praktycznie możemy 99,9, takie mam wrażenie. To znaczy zdawalność matury jest 100%owa, natomiast uczniowie wybierają w zależności od tego, jak zdają te matury, bo wyniki przyjdą akurat 30 czerwca, w zależności od tego, jakie będą mieli wyniki, wybierają te kierunki studiów, którymi są zainteresowane i na które potencjalnie mogą się dostać. W zasadzie dostają się tam, gdzie chcą. I jeżeli nawet się zdarzy tak, że się nie dostaną na jakiś kierunek, który jest super konkurencyjny, to zgodnie z zasadami matury naszej polskiej obecnej jest możliwość przystąpienia do poprawienia wyniku w przyszłym roku szkolnym i ubiegania się o start ponowny na ten kierunek, na który uczeń chciałby się bardzo dostać, a w danym roku się nie dostał. Jest to możliwość i oferta dla wszystkich, można powiedzieć. Rozumiem. Pani dyrektor, nie bez kozery pytam o maturę, bo właściwie głównym tematem naszej rozmowy chciałabym uczynić to, o co pani zabiega od lat, mianowicie o prawo do matury międzynarodowej w pierwszym liceum ogólnokształcącym i wiem, że to już jest
Na finiszu. Tak. W jakim jesteśmy punkcie w tej chwili? W tej chwili możemy powiedzieć, że szkoła uzyskała zgodę międzynarodowej organizacji International Baccalaureate Organization na przeprowadzenie takiej matury międzynarodowej. I jeżeli pani pamięta, pani Basiu, to 5 lat temu przy współpracy z obydwoma organami prowadzącymi, to jest gminą i starostwem, tak, zostało zawarte... Tę pierwszą konferencję taką i ten ambitny plan. Zostało zawarte porozumienie o wsparciu finansowym obu organów prowadzących dla realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych w pierwszym liceum i także w gimnazjum. I myśmy zaczęli od wprowadzania międzynarodowego programu edukacyjnego w gimnazjum. Uzyskaliśmy ten certyfikat, czyli pogłębiliśmy kształcenie i naszą ofertę edukacyjną w gimnazjum z dwujęzyczności o międzynarodowy program edukacyjny. Dwujęzyczność była warunkiem starań o ten program. I w związku z tym szkoła już w 2015 roku, gimnazjum, uzyskało taki certyfikat szkoły międzynarodowej. Jesteśmy szkołą światową, jeżeli chodzi o gimnazjum. Natomiast po uzyskaniu tego certyfikatu w gimnazjum rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu właśnie międzynarodowej matury i w marcu tego roku, 22 marca, po wizytacji właśnie z IB, uzyskaliśmy ten certyfikat i możemy powiedzieć, że już od września roku szkolnego 2017-18 będziemy mieli oddział przygotowujący uczniów do międzynarodowej matury także. No to można rzeczywiście pogratulować pani, bo to sporo pracy kosztowało. Tak. Co trzeba było zrobić, jakie są warunki, żeby szkoła mogła przeprowadzić maturę o nazwie matura międzynarodowa? Przede wszystkim muszą być przygotowani nauczyciele do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami kształcenia według tej organizacji. Aby to realizować, nauczyciele muszą się kształcić i musieli być szkoleni i doskonaleni w języku angielskim, bo wymóg drugi, bardzo istotny, to jest prowadzenie zajęć w języku angielskim. Więc nauczyciele przez kilka lat uczyli się języka angielskiego, następnie odbyli szkolenia w różnych miastach europejskich, poczynając od Brukseli, Berlina, Paryża, Amsterdamu i Londynu. Również oczywiście uzyskali umiejętności, poznali metody pracy na swoich przedmiotach, konsultując to także z kolegami ze świata, można powiedzieć, i przymierzyli się do uczenia według tych zasad oraz kształcenia według kryteriów tej organizacji, a ocenianie, można powiedzieć, w tej organizacji jest ocenianiem kryterialnym. Jeżeli mogę porównać to do czegoś, to przede wszystkim do tego, że w polskim systemie oceniania jest ocenianie praktycznie, można powiedzieć, ilościowe. Uczeń pisze sprawdzian, czy powiedzmy sobie jakąś pracę, dostaje jedną ocenę za całość. Za swoją pracę. Natomiast w tym systemie wymaga to od nauczyciela dużo pracy, ponieważ on musi przygotować takie zadania na sprawdzian, które będą badały pewne kryterium, na przykład wiedzy, czy umiejętność badawczą, czy umiejętność krytycznego myślenia. I to powoduje, że musi przygotować takie zadania i ocenia tą pracę ucznia pod kątem między innymi na przykład tego kryterium. Ale to chyba wtedy lepiej będzie można poznać ucznia, prawda? Oczywiście, że tak. Lepiej poznać będzie można ucznia. Mało tego, będzie mu można pokazać, nad czym musi szczególnie jeszcze popracować. Udzielić mu prawidłowych wskazówek. Oczywiście, bo uważam, że nauczyciel, że już teraz nie może być nauczyciel ekspertem transmisji wiedzy. Bo tylko, w zasadzie tylko partnerem, prawda? Partnerem i zarazem właśnie prowadzić powinien tego ucznia do wiedzy. Ze względu na to, że jest duża dostępność do różnego rodzaju źródeł wiedzy, rola nauczyciela raczej powinna być taka, żeby prowadzić go do takich źródeł wiedzy, które dają prawdę. Ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że w tej chwili dostępność do źródeł i różnych informacji nie jest równoznaczna z prawdą. Właśnie, to trzeba zawsze weryfikować i sprawdzać po prostu. I tutaj należałoby ucznia przygotować do tego i między innymi... Do takiego krytycznego spojrzenia. I myślenia, i samodzielności, weryfikowanej właściwie przez analizę i metodę porównawczą źródeł, z których on korzysta.
Pani dyrektor, jakie będą kryteria przyjęcia do liceum z maturą międzynarodową? Czy to trzeba będzie się wykazać jakimiś szczególnymi umiejętnościami, czy po prostu każdy, kto się zgłosi, będzie przyjęty? Jak to będzie wyglądało? Co możemy powiedzieć naszym widzom w tej chwili, którzy być może takie mają plany, żeby ich dzieci taką międzynarodową maturę mogły zdawać? Otóż rekrutacja do tego oddziału będzie się odbywała tak jak do każdego innego, czyli rekrutacja rozpoczyna się w naszym województwie od 1 czerwca. To jest rekrutacja elektroniczna i ona trwa do 21 czerwca. Potencjalni kandydaci wybierają szkołę i profile. W przypadku naszej szkoły to jest 5 profili. Profil humanistyczny, profil matematyczno-fizyczno-przyrodniczy, profil biologiczno-chemiczny, profil bilingwalny i profil właśnie MIPDP, który jest przygotowaniem do międzynarodowej matury. Ale i w zasadzie warunki przyjęcia do tych profili, z wyjątkiem właśnie profilu bilingwalnego, do którego odbywał się test z języka angielskiego i on ma ogromny wpływ na wynik całościowy rekrutacji, do klasy MIPDP nie ma żadnego dodatkowego kryterium przyjmowania. Każdy może dostać się i co warunkuje przyjęcie? Suma punktów uzyskanych ze świadectwa, jak i zarówno wyniki egzaminu gimnazjalnego. I w zależności od tej sumy i miejsca w oddziale uczeń się dostaje bądź nie. Bo w zasadzie kształcenie w międzynarodowej maturze, oddziale międzynarodowej maturze będzie się odbywało dopiero od poziomu klasy drugiej. Klasa pierwsza będzie taką klasą wprowadzającą do tego oddziału, czyli uczniowie tej klasy, tak jak pozostałych klas pierwszych, będą realizowali program kształcenia polskiej podstawy programowej, ale dodatkowo będą mieli przedmioty, które ich już by potencjalnie przygotowywały do kształcenia w tym profilu międzynarodowym. I dopiero po pierwszym semestrze klasy pierwszej będziemy dokonywać rekrutacji już do międzynarodowej, do tego oddziału stricte międzynarodowej matury i będzie każdy uczeń z każdej klasy naszego liceum, ale także uczeń z każdej klasy obojętnie gdzie mieszkający, z każdej klasy pierwszej, może się starać o wejście do tej klasy z międzynarodową maturą, co będzie brane pod uwagę. Kryterialność będzie polegała na tym, że uczeń będzie musiał w języku angielskim dokonać autoprezentacji siebie oraz będzie musiał porozmawiać w języku angielskim o przedmiotach, które będzie chciał wybrać w programie międzynarodowej matury. Czyli język i zainteresowania. I zainteresowania. Jakaś pasja najlepiej. I jednocześnie właściwie wybór dlaczego, bo matura międzynarodowa nieco wygląda inaczej, aniżeli matura polska. Nieco to nawet bym powiedziała za bardzo delikatne określenie, bo uczeń w polskim programie maturalnym obowiązkowo zdaje 3 przedmioty na poziomie podstawowym i 1 przedmiot musi zdać na poziomie rozszerzonym. I wynik tego poziomu rozszerzonego w ogóle nie wpływa na uzyskanie świadectwa dojrzałości, tylko raczej tych 3 przedmiotów poziomu podstawowego i części ustnej. Natomiast w programie międzynarodowym, matury międzynarodowej, uczeń wybiera 6 przedmiotów. 3 z poziomu podstawowego i 3 z poziomu rozszerzonego, które realizuje w rozszerzeniu i w podstawie, tak jak pozostali uczniowie w polskim systemie maturalnym, i przystępuje do matury. Ocenianie jest różne. W polskiej maturze to jest ocenianie przede wszystkim zewnętrzne części pisemnej, a część ustna odbywa się w szkole. Natomiast w maturze międzynarodowej na wynik całościowy świadectwa dojrzałości wpływa 70% wyniku egzaminów zewnętrznych, pisanych zewnętrznie, które są rozsyłane po całym świecie i sprawdzane przez egzaminatorów na całym świecie, i 30% z tak zwanego oceniania wewnętrznego przez cały 1,5 roku przygotowania do takiej matury. Czyli uczniowie piszą pracę w języku angielskim, nauczyciele oceniają,
ale ta ocena jest później jeszcze, bym powiedziała, poddawana kontroli weryfikowana przez egzaminatorów zewnętrznych i suma punktów, tych 70% wyniku egzaminu maturalnego zewnętrznego i 30% właśnie wewnętrznego, daje wynik całościowy egzaminu maturalnego. Pani dyrektor, sporo mówimy tu o tej międzynarodowej maturze. Wiemy, że Państwa kosztowało bardzo dużo pracy zdobycie tego certyfikatu. W związku z tym sądzę, że są określone korzyści dla tych uczniów, którzy taką maturę zdadzą. Co ona daje? Co ona daje uczniowi? Przede wszystkim jedną podstawową rzecz, pani Basiu, chcę powiedzieć, że my przystępując do tego programu założyliśmy jedną rzecz, bynajmniej to w moim rozumieniu było podstawą. Żeby rozwijać młodego człowieka dzisiaj, musi się ustawicznie i non-stop rozwijać sam nauczyciel. I to sięgać właściwie po te wyzwania, które czasami są może nawet nieosiągalne albo w długim terminie osiągalne. I tak było między innymi z międzynarodową maturą. Przygotowanie do międzynarodowej matury rozwija nauczyciela i rozwija ucznia. Co mu to daje? To jest kształcenie, które ja mogę porównać, ponieważ ja się też poddałam jako nauczyciel takiemu szkoleniu z historii. Nie bardzo było, nie bardzo miała pani wyjście. No bo chciałam jak się zobaczyć, zobaczyć jak wygląda kształcenie na przykład w historii, bo ja jestem nauczycielem historii, chciałam zobaczyć. Więc przede wszystkim widzę różnicę w kształceniu, to jest kształcenie preakademickie. Czyli takie, które do studiowania. I podobnie jest ze wszystkimi przedmiotami, zarówno ścisłymi, jak i przyrodniczymi, ponieważ zarówno w przedmiotach humanistycznych, jak w przypadku literatury czy historii, czy też biologii, chemii, fizyki, matematyki, uczeń dokonuje badania pewnych zjawisk, procesów, dochodzi do niego. Nie wkłada mu się tej wiedzy do głowy, tylko on sam ją zdobywa. A nauczyciel prowadzi go do tej wiedzy. Mało tego, on musi do tej wiedzy dochodzić właściwie pod kierunkiem, musi też być krytycznym, czyli uczy się myślenia, krytycznego myślenia i kreatywności z drugiej strony, a także dociekliwości, a także swoistego rodzaju odwagi, formułowania własnych opinii i własnych sądów. Po to, żeby właśnie, już teraz nie będzie tak, że nauczyciel wie najlepiej, prawda? Oczywiście. On może mieć zupełnie inną... Można dyskutować. Można dyskutować, może mieć inną opinię, inną ocenę, umieć to uzasadnić i argumentować. To jest bardzo ważne. I kolejna bardzo ważna rzecz, to również w tym kształceniu międzynarodowym dba się o tak zwaną uczciwość akademicką. Co to znaczy? Nie może uczeń międzynarodowej maturze pozwolić sobie na plagiatowanie. Nie może udawać, że wiedza, którą poznaje, jest jego wiedzą odkrywczą. On ma prawo skorzystać, ale musi się przyznać, że korzystał ze źródeł. Oczywiście, że to jest też bardzo ważne, ponieważ w tym procesie badania naukowego później to powoduje, że jest ta uczciwość zachowana w stosunku właśnie do nauki, do naukowców i innych osiągnięć, które były przed nim, do których on dochodzi. Co to daje jeszcze uczniowi? Prócz tego, że go tak rozwija intelektualnie, to również on ma wyniki matury międzynarodowej, są honorowane przez polskie wyższe uczelnie i międzynarodowe. Uczeń z maturą międzynarodową dostaje się na wszystkie uczelnie w Polsce, ponieważ punkty z tej matury mają przerzutkę kilkukrotną. Kilkukrotną, ponieważ wyższe uczelnie w Polsce już doskonale wiedzą, że przygotowanie do takiej międzynarodowej matury to jest właściwie przygotowanie ucznia do studiowania. To już jest taki gotowy student, można praktycznie powiedzieć. Praktycznie tak. W związku z tym to są korzyści ogromne dla młodego człowieka. Oczywiście otwiera się przed nimi także świat, ponieważ mogą studiować bez żadnych przygotowań ani kursów przygotowujących na uczelniach całego świata. Całego świata. Ten certyfikat daje im możliwość studiowania na całym świecie. Jasne. Pani dyrektor, a co tam w szkole teraz słychać? Bo macie jeszcze matury, uczniowie już pomału się, że tak powiem, szykują do odlotu. To,
Tak. A ci, co zostają, co tam porabiają, to, no coś właśnie. Państwo organizujecie jeszcze na tak, koniec? Tak, tak, wiele się dzieje, wiele się dzieje. W tym roku wiele żeśmy rzeczy artystycznych robili. Przypomnę chociażby spektakl o Lwowie, który był również pokazywany kilkukrotnie. A teraz właściwie tak, dbamy o ten rozwój intelektualny naszych uczniów, ale też dbamy o ich rozwój fizyczny. Ponieważ oczywiście, żeby intelekt sprawnie działał, to tak samo ciało musi dobrze działać i przystępujemy coś do dla ciała i coś dla ducha. Mhm. I przystępujemy do realizacji inicjatywy, którą już będziemy tworzyć trzeci rok z rzędu. To jest trzecia edycja. Edycja Biegaj z jedynką, która jest ofertą dla wszystkich praktycznie można powiedzieć szkół różnego typu i nie tylko szkół, bo również tych, którzy chcą pobiegać. Organizujemy 3 czerwca biegi sztafetowe drużyn 7-osobowych szkół, które się zgłoszą, podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych różnego typu i także chętnych spoza szkół, na przykład zakładów produkcyjnych, indywidualnych, którzy też mogą tworzyć własne drużyny. W zeszłym roku nawet biegał z naszymi uczniami prezydent właśnie Szełemej i wielu innych przedstawicieli samorządu terytorialnego aglomeracji wałbrzyskiej. I to jest bieg, który się odbywa w tym roku 3 czerwca w sobotę w Parku Sobieskiego. Zwycięzcy biegów otrzymają oczywiście nagrody, a taką szczególną nagrodą od ubiegłego roku jest Puchar Przechodni Aleksandra Wieritelnego, ponieważ trenera Justyny Kowalczyk. Justyny tak. Kowalczyk. W zeszłym roku, jak obchodziliśmy 70-lecie sportu wałbrzyskiego, to pan Wieritelny był u nas w szkole ze swoimi biatlonistami, było spotkanie z młodzieżą, była też żona pana Wieritelnego. Już dodam też na koniec, że oczywiście córka Matylda kończyła u nas szkołę, więc było to spotkanie bardzo sympatyczne, ciepłe i postanowiliśmy wprowadzić właśnie taki przechodni puchar Aleksandra Wieritelnego w każdym roku. Czyli 3 czerwca biegamy z jedynką, a ważniejszym przedsięwzięciem będzie zapisanie się do 1 liceum ogólnokształcącego, który zdobył już certyfikat matury międzynarodowej. Serdecznie tego gratulujemy. Naszym gościem była dzisiaj pani Oksana Citak, dyrektor 1 liceum ogólnokształcącego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.